Siema, jestem Rajusz Dziple, to jest kończnik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Witam w kolejnym odcinku i dzisiaj fajna zmiana, bo MTZ przeszedł fajny remont, taki na szybko trochę, ale chciałem go właśnie trochę ogarnąć, więc za chwilkę zaraz wam to oczywiście pokażę, ale zanim to nastąpi, chcę przywitać cały czat wszystkich widzów na czacie właśnie, bo są to razem ze mną, więc witam serdecznie was wszystkich oraz was oglądających zapraszam na streamki na Twitchu, ponieważ tu nagrałem te odcinki, więc jeżeli chcecie się złapać, to serdecznie zapraszam. Słuchajcie, bez dwóch zdań, to jest chyba najlepszy upgrade ciągnika, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Mega mi się podoba. I zaraz wszystko wam dokładnie jeszcze pokażę. Także tu sobie stoi ogólnie nasz cały zestaw. Coś się zmieniło. Zmieniło się też to, że tutaj teraz przyniosłem wszystkie te belki z siana. Tak, mamy teraz załadowane jedna fula. Jeszcze trochę zmieści jeden pasek. A jak nie, to jeszcze będę tutaj w bramie ładował po prostu, bo tu musi być słoma, siano na zimę, nie? Więc mamy tutaj aż tyle warstw. Trochę jest, nie? Więc tam tego nie liczyłem, ale pewnie fest dużo. No i dobra. Jak wygląda nasz MTZ, to będziesz widzieliście po miniaturce, ale tak wam pokażę tutaj. Tak oto on się prezentuje. Jest to niesamowity, zupgrade'owany do 105 koni teraz MTZ. Kupiłem w końcu mu nalepki, pomalowałem mu tura, trochę tam jeszcze nie do końca, tak tylko maznałem. Tutaj są teraz fergi z kości słoniowej, w takim oto kolorze. Cały jest oczywiście walnięty na biało, taki lekutki, na biało po prostu, nie? No i co to jeszcze mamy? Większe opony, szersze opony ogólnie. Jest Belarus, jest wszystko widać, tak być powinno. Dalej rejestracja LPA, więc zmieniłem. Dlaczego? Po prostu mi się znudził i tak ono to wygląda. Jakby ktoś pytał, dlaczego biała farba, a nie inna? To jest tylko podkład, spokojnie. Dobra, ale to nie dzisiaj o tym. Siadamy sobie do niego. Chciałem właśnie sobie już od dawna zrobić ten tuning. Także bardzo dobrze, że mogłem teraz to uczynić. O, czekajcie, o tym mi się nie odpaliło, chciałem wcześniej chmurki robić fajne. Więc siadamy sobie do niego i jadę sobie odczepić całego tura. Bierzemy dzisiaj pług i jedziemy orać naszą łąkę. Łąkę, która właściwie była do nas znajomy od samego początku, od pierwszego odcinka tej serii właściwie chyba. A jak nie, to od pierwszych ścianek osób na pewno. No bo tam teraz będzie pole po prostu, nie? Więc troszkę rzeczy to mamy do ogarnięcia. Czy brać obciążnik na przód? Chyba nie trzeba, nie? Tam chyba raczej sobie poradzimy. Taki i mu lepszy? W sensie co, że bardziej się podoba biały, tak? No nie wiem, no mi się biały mega podoba. Jest coś to nowego. Zawsze chciałem coś tam, znaczy zawsze, może nie zawsze. Chciałem po prostu zmieniać trochę ten ciągnik na inny, bo mi się mega nudził. I wiecie, jeżeli na przykład nie czuję na serii satysfakcji z grania, to znaczy coś trzeba zmienić albo po prostu kończyć serię, nie? Więc nie ukrywam, że pierwszy upadek Riota był, jak chodzi o tę serię, i to właśnie był to. Teraz, gdy mam tego MTZ-a, wiecie, nowszego, znaczy nowszego, więcej koni mechanicznych jest z nim teraz, z naklejkami tymi całymi. No jest to teraz maszyna, naprawdę, którą chce mi się grać i wygląda po prostu nieźle. Był pomysł na fergi pomarańczowe, ja wiem jak to brzmi, ale to naprawdę był dobry pomysł, tylko no widzowie mają kija w dupie, się nie zgodzili. Ale dajcie wyznać na YouTubku, co sądzicie o tym, bo według mnie wygląda to naprawdę niesamowicie. I może inaczej, nie niesamowicie, ale jest po prostu odświeżony, nie? A, coś jeszcze zmieniło właśnie, bo tam gadam o tym, że nowe opony, nowy kolor, ale mamy w końcu kwadratowe lampy, tak? Są w końcu kwadratowe lampy. Także teraz tak one wyglądają, nie są już okrągłe, tylko kwadratowe. No i spoko, nie? Także to tak jak był, więc tutaj nic zmieniam, nie? Siemaneczko Tom, witam serdecznie. Dobra, zajeżdżamy sobie na łąkę i to będzie się łąkę dzisiaj to będziemy cisnąć na fullu i całą orać, bo to będziemy mieli pole, nie? Także przekształcamy to wszystko na nasze nowe pole. A i też przypomnę, że miejsce, w którym kupiliśmy nowe pole, właśnie będzie łąka, także łąka nam nie znika, tylko właśnie się trochę przenosi miejsce, nie? Przenosi się w inne miejsce, także spoko. Szósteczka oczywiście, tam jest chyba git, tak? Bo ja nie ustawiałem na... zaraz. Dobrze, jest wszystko. Pól nie tworzymy, lecimy tak jak jest na oryginale. I ogień, nie? No, także jadymy. Sam masz kija w dupie? Dobra, już Neft się pochwaliłeś. Siemaneczko wszystkim, tak, to dopiero tutaj wbił, to oczywiście nagrałem odcinek na YouTube'a. I co, taki odcinek bardziej pagankowy, bo jak... Wiesz, że da się to wyciąć, sobie będę heala, nie? Dziękuję serdecznie za wsparcie, ale niestety muszę to wziąć, bo YouTube inaczej nie pójdzie, nie? Także przepraszam bardzo. Śmieszki te.
Tak, puszysty. No dobra, ludzie, widzimy się ponownie, czy witam was ponownie. Tutaj musiałem zrobić cięcie ze względu na prawa autorskie. Żyjemy w takich czasach, że nawet będę chwilę nie można spokojnie sobie puścić. Ale to dziękuję Jeringowi za poprawienie nastroju całego streama. Mega, mega like. Dobra. Kurczę, powiem szczerze tak. No to poletko trochę tu przeszło, nie? Nie ukrywajmy. Najpierw łąka, potem łączenie. Wiecie co, zagram sobie tak trzecie sobie, żeby to w miarę równo poszło. Bo boję się, że będę jechał krzywo i nie złapię tego, jak powinienem. Więc trochę to pole przeszło i teraz znowu zostaje, znaczy to pole teraz jest polem na całe szczęście, bo jak mówię, bardzo dobra klasa gleby, bardzo dobrze ten azot się trzyma, nie? Coraz, ostatnio dawałem ten azot na fulla i dalej na fulla jest, słuchajcie, po tym naszym ostatnim azotowaniu, także super rzecz, bym powiedział. Wiecie co, może tak sobie pojedziemy teraz pół na pół, co? Może teraz, albo no pojedziemy sobie tutaj właśnie, bo tam tą część stawię sobie gdzieś potem, a tu będzie trochę ciekawe, jak się będzie właśnie zawracało, nie? Wiecie co, nawet nie wiem, czy sobie kamerki nie dać trochę szerzej, nie? Kamera, damy sobie na 55? A może nawet na 60 damy sobie, bo przy tym będzie mi się trochę lepiej grało tak, na szerszym takim fowie, nie? Właśnie, jest jakaś ogólnie modyfikacja do zmiany kamery w trakcie gry, w sensie rozgrywki, bo kiedyś takie coś było, nie? Kiedyś coś takiego było, że ja pamiętam, to w 19 miałem, tak, że fajnie się właśnie grało, nie? A tu teraz tak jakby nie mam, nie? Klikam C? Nie, nie o to mi chodzi. Ja się sprawdziłem, głupi Boże. No dobra, dałem się zrobić. Chodzi mi o to, że przybliżać i oddalać, nie? O Jezu. Nie o to mi chodziło, nie? No tak, tak, tak. Dobra. Więc spoko, a i ogólnie za cały remont zapłaciłem, nie? Bo też pewnie jesteście ciekawi. Za remont wyszło mi chyba na dołożenie tych paru koni, wiecie, nowy silnik, ogarnięcie lakieru plus nowe opony i maska, czy lampy, czyli ten cały grill właściwie. No tam wyszło około chyba 5000. Wiem, że musiałem dobrać kredyt sobie po prostu, żeby to ogarnąć, ale bardziej właściwie remont miał za zadanie po prostu mi, dam sobie tak 55, remont miał mi za zadanie po prostu tylko i wyłącznie umożliwić dać tak jakby margines błędu z maszynami, bo wiele maszyn miałem tak na styk, nie? A teraz mając te 105 koni, jestem pewny, że wszystko spokojnie pójdzie. A i co powiem ogólnie, że szykuję się na wyciągnik, ja taki nowy. A! Ostatnio gadałem o tym przecież, bo tłumaczyłem o tym na odcinku i musiałem to wszystko wycinać, także wyciąłem to wszystko, na całe szczęście. Niedługo właśnie, o, Among Us, fajne. Niedługo właśnie będziemy mieli nowy ciągnik, mam nadzieję, jeszcze przed zimą. A raczej powiem szczerze, że nawet chciałbym, żeby już na kiszonkę ten nowy ciągnik się pojawił, więc niedługo te nowe nabytki polecą, nie? Nowe nabytki polecą i mam szczerą nadzieję, że wam się po prostu spodoba, nie? Bo widziałem już prototypy tego wszystkiego i jest naprawdę kozak, nie? Okej. No, więc dzisiaj taka oreczka, trochę taki, można powiedzieć, że trochę nudnawy odcinek, no ale jak mówię, gdzieś tam trzeba coś porobić, bo co, no Sianakosu ogólnie pozwoziłem, porobiłem wszystko i tak dalej. Nie chciałem z taką za bardzo pokazywać, no bo Sianakosu, no Sianakosu, nie? To wszystko to było tyle razy pokazywane, co tu nowego, nie? A jednak uważam, że orka łąki jest czymś na tyle, jest jakby na tyle ważnym wydarzeniem na tej serii, że po prostu warto to wam pokazać, nie? Nie wiem jeszcze, czy robić jakieś siewy. Jak już to jakieś siewy, może pszenicy jeszcze wam zrobił na tym, na tych odcinkach. I tak naprawdę to byłoby na tyle, nie? Jeżeli chodzi o jakieś prace pożywne, które chcę wam pokazywać. Bo potem oczywiście resztę będę robić już sobie na live, nie? Żeby to dokończyć. Bo aktualnie gdzieś tam trochę chcę te odcinki ponadrabiać, porobić ich trochu i wiecie, jak to jest, nie? Niedługo, Irin, niedługo. Już niebawem. Myślę, się, że stary się będę to wkurzał. Dajcie spokój. Okej, okay. Cofanko. Mogę ogólnie iść tam sobie, ale trochę naokoło trzeba tak naprawdę naginać. O, to tak jest git. No i też właśnie jak już kupię nowy ciągnik, pewnie jakieś zestawy się do niego dokupi, bo myślę, że raczej wymienię sobie pług, albo zostawię sobie dwa pługi. Ten się jeden będzie dla pracownika, a drugi będzie dla mnie, bo no orka sam jak idzie, to ten schodzi to długo, nie? Polac potem nie ma jakoś specjalnie dużo, ale właśnie chcę trochę się bardziej tu jeszcze tak rozwijać, nie? I właśnie myślę teraz nad tym, czy by nie zakupić jakiegoś nowego pola, nie? Albo coś połączyć może jeszcze.
No bo kurde trzeba, nie ma co ukrywać, ale trzeba w to iść, trzeba te pola robić. Bo... Mimo, że teraz trochę tych kawałków tu kupiłem, to jednak ciągle jakoś tego mało i ten nowy ciągnik chce, żeby właśnie miał to target, nie? Tutaj gdzieś tam się pojawia oczywiście u mnie w głowie jakiś zakup nowej przyczepy, ale póki co raczej bym się skupiał ku temu, żeby dokupić tą drugą zamiast kupować nową, jakąś inną. Więc to jeszcze zobaczymy, co się będzie działo, nie? Też nie chcę takiego robić wielkiego progresu, a raczej tak stopniowo po prostu przechodzić sobie z jednego miejsca na drugi, nie? Jest to dopiero w sumie 56 odcinek, więc... Tak uważam, że to duży progres opuszczony od początku tej serii. Ale to też wiecie, nie? Jak to leci. Więc... Ogólnie staram się jakieś szukać takich pól, które mógłbym sobie jakoś fajnie ogarnąć, nie? I właśnie myślę, czy może nie kupić jakichś terenów takich leśnych albo coś, nie? Bo na przykład jest takie fajne poletko, które to można było ogarnąć całkiem nieźle z lasem. I to jest właśnie tutaj o to. Tylko ten las z drugiej strony fajny klimacik robi, nie? Ty, jakie dzisiaj nutki słuchałem. Ty, będzie odcinek do cięcia chyba. A, dobra, ty tak, dobra, dzisiaj na tym odcinku nic nie zarabiam, mam czerwonego dolara. Zapomniałem całkowicie. No to... No to nawet nie będę tego będę chwilę wycinał. I tak odcinek idzie do kosza, chodzi o zarobki. Stracę 5 zł. No trudno. No ważne, żeby ten odcinek w ogóle się pojawił, żeby był cały, nie? No ta. Dzisiaj niestety tak. Odcinek idzie do kosza. Ja się nie przyłączę po prostu muzyki, wiecie o co chodzi. A mam taką swoją właśnie przyszykaną playlistę, która jest tak można powiedzieć bez praw autorskich. No i niestety nie przyłączyłem radia. No i masz los, do której streamek tak jak zwykle. Panie kochany. Tak jak zwykle. Do końca, dzisiaj stream do końca. Okej. Ale z orką długo mi się zejdzie tutaj, nie? Z tego co widzę. No ale nic, trzeba jakoś to ogarnąć coś tutaj, nie? Bo na tym polu już będę chciał siać niedługo. Ogólnie teraz taką tylko te rzepaki do siania. A tam z rzepaków ile co na razie posiałem? Chyba tylko to pole 48, nie? No, więc jeszcze jakieś jedno pole tylko rzepaką sobie walną. I tak naprawdę byłoby tyle. Więcej nie chcę rzepaku mieć. Bo... Wolę marcie pójść pszenicę, jakieś zboża ze słomą, bo słoma teraz będzie mega potrzebna, nie? A póki co to teraz, przez to, że dużo miałem rzepaku, to straciłem trochę słomy, no i niestety, ale krówki albo gdzieś z końcowym ogarną, no będę musiał kupować po prostu na zimę, nie? Bo krówek trochę nie przewidziałem, tak szybko zaczęło się mnożyć, także wiecie. Nie, serka, nie, jak dam to po prostu nie mogę zarabiać na tym filmie, nie? Jak te nutki były, jak dam SR-a, wypuścić jakieś nutę, to mi zablokują, nie? Bo są nutki, po których po prostu YouTube blokuje zarabianie i są nutki, po których YouTube blokuje film, nie? Także w ten sposób to działa, okej. Okay. No co w miarę sprawnie idzie. No ale pół faktycznie gdzieś tam by się przydało trochę nowszy jakiś ogarnąć. Już raczej jakąś obrotówkę albo coś. Pomyślimy o tym jeszcze na pewno, nie? I w końcu siewnik, kurde, bym sobie wymienił ten siewnik, bo ten... Tym już tyle jeżdżę, że to jest... Masakracja jakaś, znaczy on dobry jest w sumie 3-metrowy, więc jakby fajnie, nie? Tylko pojemność w sumie nawet nie jest jakaś tam specjalnie zła. Bo i tak na razie tyle kawałków są, to sobie tam wolę zjechać na gospo, napełnić się tym zbożem i tyle, nie? Ale fakt, że troszkę bym chciał jeszcze coś podziałać na większą skalę, nie? Okej. Dobra, no i ogień. Nawet nie wiem, czy to... Nie, w sumie bezorkowo też mógłbym porobić, tylko akurat w tym sezonie orka jest wymagana na wszystkich moich kawałkach, więc chcę to poorać. No, cześć Bartikson. Bartikson z wami się widzi oczywiście, więc siemanko. Okej, okay. Nie, no myślę teraz, że... W ogóle dajcie znać, co się działo w MF-ie. Chodzi mi o tego, co wyszedł dawno, pamiętacie, tak? Bo bardzo fajny on jest, na jakichś portalach. Widziałem go ostatnio, taki 2.5.5. Więc dajcie na co nie cenicie. Ale tak serio, to dajcie znać co cenicie o... co cenicie o tym MTZ-cie. Czy wam on siada, czy nie? Czy biały kolor to jest coś fajnego? Czy bardziej tak wolelibyście coś innego? Ja wiem, że oczywiście większość z was napisze, że tylko czerwony, albo może niebieski, nie? Gdzieś tam maksymalnie. A to co zrobiłem to jest jakaś karykatura MF-a. MTZ-a. Nie, ja wiem, że jak kupię tego MF-a zasranego, to będę gadał na niego MTZ, nie? 100%. Nieważne.
Masakra. No dobra, nie, no mniejsza o to, nie? Hej, kurczę, to chyba nie znam, że się z całym tym Poletkiem wyrobić z tą orką. Trochę to jednak się schodzi z tym, no wiecie, jednak tak szeroko się zmiera, okej, okay, ale nie jest na tyle, co tam się stało. O, okej, okay, coś tam zahaczyłem po prostu. Nie jest na tyle to, powiedzmy, dobra szerokość, żebym mógł... A to powiedzmy, że pchał poprzek, nie? Tak, to jest zrobię poprzeczniakiem, po prostu polecę. Nie jest na tyle to dobra szerokość, żebym mógł w miarę efektywnie to robić, nie? Ale na poletkach tym bardziej mi się to nada, nie? No, myślę, że jak najbardziej spoko. Tak. Tak bym teraz kminie, bo mam gdzieś ten plan, też nie ukrywam, kupienie tych pól dookoła i zrobienie sobie takiego fajnego tutaj zagajniczka z tamtych, z tych krzaków. Ale kto wie, czy to jest tak szybko jeszcze, czy tak szybko to nie nastąpi, nie? Bo to jednak trochę pieniędzy trzeba. A jeszcze zakup nowego ciągnika chcę zrobić. Znaczy trochę to potrwa, nie? Co będę teraz siał? Ogólnie pszenica i jęczmień teraz poleci bardzo, nie? Pszenica i jęczmień tylko i wyłącznie będę teraz siał. Tamto co stało to już sobie będzie. A teraz lecę właśnie z tymi zbożówkami. Bo właśnie chciałbym sobie ten... Wiem, że tak podskazuję się nie orze, ale potem, no wiecie, to już nie będę sobie tam jeździł, nie? No, więc co miałem mówić, kurde? Nie wiem, zgubiłem wątek, bo pisałem to, co chłop pisze, że szykuje ciągle papieża. Tak, to jest tylko podkład, spokojnie. Nie, hashtag tego nie zmienia akurat, wiesz? No się wiem, skąd to bierzesz, inspirujesz się kim, ale nie zmień tego, okej? Okay? Bo to ta emotka jest spoko, taka jest, nie? Bo to taki trolek fajny, ale wiesz. Czy pokażę od przodu? Jasne, zaraz pokażę. Okej, okay, no i spoko. Dobra. Więc on pokazuje tutaj dokładnie, jak wygląda ten MTZ z przodu. No, tak dokładnie się prezentuje. Nie, no myślę, że to nie wygląda tak źle, nie? No, ale tak, a właśnie, mówię o polach. Właśnie, bo chcę kupić ogólnie trochę więcej pól jeszcze. I ten progres jest trochę poczynić większy. Ale też, jak mówię, to seryjka taka, która chce zdobyć, że tak z 200 odcinków może na niej. I to byłoby tyle, nie? Wiecie, bo... jest w farmingu o wiele szybsza możliwość rozwoju. A ja ten rozwój to bardzo przyciągam, nie? Bardzo mocno przyciągam. Ja normalnie, jakbym to był safe, na którym chce się rozwijać, to bym to od razu kupił w kredyt tyle pól, ile wlezie. Ogarnął wszystko w łąki i płacił w kieszonkę, nie? I jest po robocie. No ale niestety, nie? Raz zrób, jak będzie obora wydana. Premiera obory, co? Nie, premiera obory raczej nie będę robił, nie? Raczej premiera obory nie będzie robiona. Ja też mi się wydaje ogólnie, że szybciej chyba wam pokażę, że szybciej dojdę do takiego momentu na tym save'ie, gdzie tą oborę będę budował, nie? Znaczy sobie po prostu postawimy, niż ona wyjdzie. Także się zagra na niewydanym budynku przy okazji. A obora już półtorej miecha jest gotowa, nie? Mimo to ModHub dalej silnie walczy, że nie będzie ona wydana, nie? Będzie jak z Władkiem kasztanowym, nie? Premiera obora? No nie ma sensu robić premiera obora. Wiesz, mapa się rozumiem, nie? Mapa to duży projekt, ale obora? Siema Simi, siema, co tam? Czemu ślepy? Co, chodziło mi tego o białego MTZ-a? Nie było premiera Tarpaulin? No, bo była premiera jakaś tam, nie? Tylko mnie też. A, trzecia raz się widać, to siemka Simi, sorki, sorki, bardzo... że ci nie zauważyłem wcześniej. Ty, no chociaż bym to dokończył, byłoby spoko to, nie? Aż wątpię, czy to dokończę. A może? Ale ten kawałek by tak zrobić, nie? No, więc jak mówię, trzeba jakąś taką fajną, trzeba jakąś tu bardzo taką ogarniętą ogarnąć sobie, ogarniętą ogarnąć. Trzeba po prostu to ogarnąć więcej pól na tą serię. Bo póki co to jest mało tego, nie? Coraz więcej ogarniamy rzeczy poza odcinkami, więc coś tam się niby dzieje, co nie? Ale dalej jest tam tyle mało, żeby się gdzieś tam bardzo mocno rozwijać i dorabiać, nie? Dlatego myślę nad takimiś polami, które albo mają dobrą klasę gleby, że szybko dawały zboże, albo coś w stylu, nie? Dobra, tutaj niech sobie poleci tak, o. O, krzaki, nic nie widzę.
Trochę krzywo, no ale to nic, tak jeszcze pójdzie. Uczepił się Zeta? Czemu się uczepiłem? Dobry jest, panie. No, bo zresztą jak mówię, nie chcę robić z tego kolejnej takiej serii, która będzie miała 100 odcinków i dalej będę grał na jakichś starych maszynach, nie? Więc tak co sezon zwykle staram się coś tam wam zmieniać, nie? Pokazywać. A na pewno lecieć nowe pola. W sumie to pole jest fajne z ziemniakami. Ty, jakby na przykład to pole kupić z ziemniakami, ludzie? I zrobić z tego odcinek z wykopków? I potem zostawić na kukurydzę na przykład na kolejny sezon? Ej, bo to nie byłoby głupie w sumie poletko. Za duże? No ale ziemniaki byśmy kopali sobie tym kombajnem albo coś, nie? Może to nawet miałby sens. Zrobię koszenie buraków, nie? Ziemniaków w sensie. Zrobię koszenie ziemniaków, no. I będzie fajnie. Dobra. O, trochę tak musiałem odbić. Nie no, kurde. Ogólnie bardzo przyjemnie idzie teraz ta orka. Gdzieś tam wcześniej trochę jak się jeździło tym MTZ-em, to on tak zamulał, nie chciał iść za bardzo pod górkę. Teraz stała prędkość wstrzymana, wiecie, trochę więcej koni doszło. Na pewno efektywnie ta praca idzie, nie? Koszenie ziemniaków, tak. W porządku, do przodu nagrywam odcinki. A, widzisz, Mazowszu? Mazowsze? A co jest Mazowsze? To jest jakaś mapa do farminga? Już chyba ten, coś mi, jakaś premiera mi chyba minęła. Bo zwykle sam pamięć tak na bieżąco, nie? A to proszę. Wykopki zboża, tak. No lubię tę nutkę bardzo. Dobra, to chyba idziemy ze środka jednak. O. Tak chyba się powinno robić, nie? A, właśnie, też ogólnie zmieniła się kabina, bo teraz mam tutaj wycięte drugie okienko, nie? Drugą szybkę. Tak, że trochę tam się dzieje w tym MTZ-cie. Nie, no mi się mega podoba, kurde. Jaram się strasznie, coś nowego zawsze, nie? Panie, żebym cię nie dotknął. Okej. A właśnie, Sonia, na streamie śmieliśmy się z tego, że to jest ściągnik z komunii, nie? Jak, taki wiecie, całe bialutki, bo bialutki. No jak z komunii i MTZ to raczej średnie połączenie, nie? Już to raczej na czerwonym go widział, żeby był ogarnięty. No ale już z biało to spoko, nie? No, dokładnie tak, mistrzu. Trzeba się uczyć szybko farmerowania, no. Jeszcze wiele przed tobą. Jeszcze będzie trzeba łosić konki, nie? Cały czas. Ołoszenie konki jest ważne. Okej, okay. No i super, i my tu mamy ostatni ten przejazd. Ja mam tak, nie będę pokazać poprzeczniaków. Ja sobie to dokończę na spokojnie poza odcinkiem. Bo bardziej chodzi mi o to po prostu, żeby wam nagrywać filmy takie update'owe, co się na tej serii dzieje. Bo wiadomo, seria dzieje się na streamach, to gram na live'ach i tak dalej. Więc wpadajcie na te odcinki, bo to wszystko się dzieje, macie taki wpływ na to, co się tutaj dzieje, że masakra. Więc to pamiętajcie. A na odcinkach po prostu robimy taki sobie update, nie? Pokazuję, co się aktualnie zmieniło. Także dobra. Trzeba się tutaj zgasić z maszynką i pożegnać. O matko. Nie to. Więc dzięki serdecznie za oglądanie tego odcinku. Mam nadzieję, że wam się oczywiście on spodobał. Wpadajcie na kolejne, oceniajcie tego MTZ-a. No i co? Do kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć. Oczywiście pozdrawiam przez wszystkich. Pa, pa.